Marcin Piasecki, witam Państwa w Rzeszy o Biznesie, a w studio gość, pan Michał Cygan, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dyrektorze, będziemy rozmawiać o pomocy rozwojowej, czyli czymś innym niż jest to pomoc filantropijna bądź pomoc humanitarna. Na czym polega pomoc rozwojowa? Panie redaktorze, pomoc rozwojowa, ona zawiera w sobie ten element filantropii, ale nie ogranicza się do niego. Zawiera bardzo wiele różnych działań i zakłada udział różnych aktorów od organizacji pożytku publicznego przez różne sektory administracji, w tym i... i Last but not least, sektor prywatny. Panie dyrektorze, ale ta pomoc służy czemu? Bo takie bardzo pojemne hasło to jest pomoc rozwojowa. Jak rozumiem, to jest zarówno pomoc, jak i inwestowanie w rozwój krajów, państw, regionu, które tego rozwoju po prostu potrzebują. Tak, wychodzimy oczywiście od potrzeb społeczności i krajów, które są w, na etapie w, na etapie rozwoju gospodarczego czy, czy społecznego, w, na, na, na takim etapie, że bardziej tego potrzebują. Natomiast wychodzimy także od potrzeb Polski, polskiej polityki zagranicznej, od obszarów, które mamy zdefiniowane w naszych dokumentach, polskich dokumentach programowych i strategicznych. No, i siłą rzeczy dobieramy sobie takich partnerów, którym nasze doświadczenie i nasza, nasza wiedza, nasze technologie mogą pomóc. Tutaj korzystamy z dorobku polskiej transformacji, który jest myślę powszechnie postrzegany jako, jako sukces, jako doświadczenie dość, dość uniwersalne, szczególnie jeśli chodzi o mechanizmy rynkowe. Gdzie zatem Polska kieruje pomoc rozwojową? Mamy takie dwa podstawowe obszary zainteresowania. Szeroko rozumiane sąsiedztwo. Jest to sąsiedztwo nie tylko Polski, co, co oczywiste, partnerstwo wschodnie, ale jest to również obszar, jest to sąsiedztwo w rozumieniu Unii Europejskiej z którą czy z użyciem, w, z wykorzystaniem mechanizmu, w której transferujemy znaczną część naszej pomocy. Także jest to również sąsiedztwo południowe. Drugim takim obszarem jest Afryka subsaharyjska i Bliski Wschód, gdzie z jednej strony zgrupowane są kraje o najniższym czy, czy niższym stopniu rozwoju, ergo najbardziej potrzebujące wsparcia. A dodatkowo są to, są to kraje, gdzie pewne tendencje globalne, pewne negatywne zjawiska, takie jak, jak zmiany klimatyczne, pustynnienie, dezertyfikacja, nakładają się na inne wyzwania rozwojowe, takie jak, jak dynamiczny wzrost demograficzny. Więc te, te potrzeby z punktu widzenia również polskiej Europy są priorytetowe. A jaka jest wielkość, no na przykład skali roku polskiej pomocy rozwojowej? To już nie są bagatelne w kwoty. Łącznie osiągamy prawie 3 miliardy złotych. Z tym, że rozróżnić tutaj musimy mechanizm wielostronny, czyli głównie nasze działanie poprzez Unię Europejską, poprzez wpłaty do, do Budżetu i do Europejskiego Funduszu Rozwoju. To jest gdzieś tak około dwóch trzecich tej wielkości. Natomiast w polska pomoc bilateralna, te wszystkie działania, bynajmniej nie tylko podejmowane, czy nawet nie głównie przez, przez MSZ, ale wszystkie instytucje. W polskie, przez cały sektor publiczny, odpowiadają za około jednej trzeciej tej kwoty, niecałe 800, 800 milionów złotych. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o udziale sektora prywatnego w tym całym tak. mechanizmie. Dlaczego to może być atrakcyjne dla firm jak rozumiem, dla polskiego biznesu? Myślę, że przede wszystkim dla zysku. Mówimy tutaj o, 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 motywacji, o motywacji biznesowej, i w tym, w, tym, w tym nie ma nic złego. Naszym zadaniem w Departamentu Współpracy Rozwojowej jest stworzyć takie synergie, pokazać takie, takie obszary współdziałania, gdzie zarówno podmiotom prywatnym będzie się to po prostu opłacało, będzie to możliwość uzyskania dobrych wyników finansowych czy innych korzyści wizerunkowych, w większego dostępu do, do rynków, które są może trochę bardziej egzotyczne, mniej znane, z tym obszarem, za który, za który my odpowiadamy, czyli obszarem tej pozytywnej zmiany społecznej, gospodarczej, działania również w obszarze wartości, budowania tak zwanego do, dobrego rządzenia, wspierania procesów demokratyzacyjnych. Tutaj właśnie jest ten, ten, ten obszar, gdzie my staramy się ukierunkować, zachęcić. Bo to, bo to jest działanie pośrednie, zachęcić sektor prywatny do, do działania tam, gdzie, gdzie jest to zbieżne z interesem polskiego państwa. Jaki sektor prywatny? Które sektory właśnie są najbardziej tutaj, mają największą możliwość zaangażowania się w kwestie dotyczące pomocy rozwojowej? W zasadzie to nie ma przeciwwskazań. Każdy sektor, który wpisuje się w bardzo obszerną globalną agendę w zrównoważonych celów rozwoju, może być wspierany. Także tutaj patrzymy raczej na, na mocne strony polskiej gospodarki. Jeżeli to jest bardziej ochrona zdrowia, edukacja, to, to będziemy... Wspierali, będziemy zachęcali, rozmawiali z przedstawicielami tego sektora. Jeżeli to są bardziej działania klimatyczne czy, czy nowe technologie, ICT, czy, czy logistyka, transport, to będziemy, będziemy starali się wyjść naprzeciw potrzebom tym, tych podmiotów, to to jest taki obszar, w którym działamy już od, od, od pewnego czasu, nie tylko zresztą MSZ, również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, PAIH, organizacje pozarządowe. Staramy się tutaj, tutaj budować pewną, pewną, pewną współpracę. Takim sztandarowym w tym roku wydarzeniem, które, które zorganizowaliśmy, były w pierwszej połowie czerwca warszawskie targi humanitarne połączone z Procurement Forum, czyli takim forum zamówień publicznych międzynarodowych, gdzie, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli między innymi największych organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, żeby w, w rozpowszechniały wiedzę wśród polskich zainteresowanych polskich przedsiębiorców, jak ubiegać się o wykonawstwo w kontraktach w rynku zamówień publicznych systemu ONZ, który no jest, 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 jest dosyć, dosyć, myślę, atrakcyjny. To, jest, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Zaraz o tym porozmawiamy, natomiast jeszcze chciałbym wrócić do Państwa doświadczeń. Wspomniał Pan o tym, że ta współpraca już trwa jakiś czas i właśnie jakie są doświadczenia, jeżeli chodzi o... Pomoc rozwojową w kontekście firm prywatnych. To jest taki obszar, w którym, w którym staramy się korzystać z doświadczeń bardziej, bardziej dojrzałych donatorów, a także organizacji między, międzynarodowych, które, które, które posiadają wiedzę ekspercką. Mm. W tym tygodniu mieliśmy ostatnie takie, takie istotne wydarzenie. To, były, to było, były warsztaty i seminarium na temat roli sektora prywatnego we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Było to wydarzenie, które, które zorganizowaliśmy z sektorem, z polskim sektorem prywatnym na terenie w Google Campus na, na Pradze. Notabene bardzo, bardzo ciekawa i taka inspirująca do, do, do organizacji takich wydarzeń tak, miejsce z udziałem OECD. OECD to jest, to jest organizacja bardzo w tym, w, tym, w tym aspekcie pomocna i doświadczona. My może bardziej OECD kojarzymy z, z takim klubem krajów, gospodarek rozwiniętych, do których aspirowaliśmy, może bardziej kojarzymy z rozwojem w Polsce, natomiast OECD jest też w, w obszarze... Stosunków międzynarodowych takim, takim trendseterem i, i organizacją, która narzuca standardy właśnie współpracy rozwojowej dba z perspektywy gospodarek rozwiniętych o to, żeby, żeby globalny rozwój był bardziej harmonijny, żeby dokonywał się transfer technologii i wiedzy. No jest to oczywiście w naszym też, też interesie, żeby polskie podmioty, polskie instytucje, instytuty badawcze, ale i firmy znalazły sposób, żeby, żeby, żeby to właśnie te polskie doświadczenia i polskie sukcesy były, były, były transferowane do, do krajów partnerskich. No i właśnie teraz. Y Jaki to jest mechanizm? Przyjmijmy, że na przykład ktoś to nas ogląda, zainteresował się całą sprawą i chciałby się włączyć w ten łańcuch właśnie pracy na rzecz pomocy rozwojowej, no i chciałby zaproponować usługi swojej firmy w ramach tych projektów. Jak to zrobić? Jest wiele sposobów. Przede wszystkim zachęcamy do, do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a konkretnie Polskiej Pomocy. Jest to strona prowadzona przez Departament Współpracy Rozwojowej ten kontakt może mieć, czy takie, takie wstępne rozpoznanie może mieć też, można do nas trafić z innej strony, przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przez Izby Gospodarcze. My jesteśmy w ciągłym, w ciągłym kontakcie. Takich konkretnie mechanizmów wsparcia biznesu jest, jest, jest wiele. To, jest, to może być działanie przez nasze... Placówki zagraniczne w wybranych krajach partnerskich, to może być działanie przez zagraniczne biura handlowe, ale to może być również budowanie, to jest to, do czego chcemy dążyć, budowanie takich, takich par partnerstw sektorowych, zainteresowanych zainteresowanych jakimś konkretnym rynkiem czy, czy sektorem. Powiedzmy, że, że będzie to sektor technologii wodnych firmy zainteresowane rozwojem tego sektora w Afryce Wschodniej. Nam zależy na tym, żeby to była współpraca sektorowa, żeby to nie były pojedyncze firmy, które, które przychodzą i, i od razu proszą o wsparcie. To by mogło niebezpiecznie zahaczać o jakąś taką ukierunkowaną pomoc publiczną. Natomiast w... Państwo polskie ma możliwość działania, znoszenia barier wejścia na rynek, na przykład dążenia do tego, żeby w jakimś kraju czy regionie był taki one-stop-shop. Gdzie, gdzie firmy z danego, z danego sektora, czy, czy w ogóle firmy działające, zainteresowane działaniem na, na, na danym rynku, otrzymywałyby pomoc w, w załatwianiu wszystkich, wszystkich formalności. To może, być, to może być działanie właśnie polegające na informowaniu o jakichś specyficznych barierach rozwojowych na danym rynku. Pracujemy też nad takimi nowoczesnymi elementami typu Challenge Fund, gdzie po zidentyfikowaniu takich właśnie grup przedsiębiorstw i sektorów będziemy, będziemy mogli dokonywać, do, dokonywać takich ukierunkowanych wpłat w celu, w celu zidentyfikowania, zbadania, zrobienia takiego studium jakby wykonawczego, które przeprowadzi organizacja wyspecjalizowana typu UNDP, program program UNowski, w, na podstawie właśnie polskiej polskiej wpłaty w sektorach, które, które konkretnych przedsiębiorców zainteresują. co pozwoli, co pozwoli jakby przygotować grunt pod, pod, konkretną, pod konkretne inwestycje. Mogą to być oczyszczanie ścieków, może to być energetyka odnawialna, mogą to być jakieś, jakieś innowacyjne technologie w e-learningu. Właśnie w zależności od tego, gdzie, gdzie to zainteresowanie będzie, tam, 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 my, możemy, tam my możemy ukierunkować. Nasze wsparcie. Warunkiem jest to, żeby to, żeby, to nie była, żeby to nie była jedna firma, jeden podmiot, tylko żebyśmy działali, osiągali korzyści skali, żeby to było działanie, działanie transparentne, raczej otwierające cały, cały rynek dla, dla, dla jakiejś branży. Wspomniał Pan o funduszach ONZ. Czy one również. Hmm czy też zainteresowani tymi funduszami powinni trafić do państwa i państwo w sensie MSZ są takim pośrednikiem w kontaktach z ONZ, czy to jest osobna, osobna ścieżka i ci, którzy są zainteresowani właśnie próbą wykorzystania tychże funduszy ONZ muszą się już bezpośrednio kontaktować z organizacją. Jak najbardziej zachęcamy do, do kontaktu, czy to z nami, czy z innymi instytucjami zainteresowanymi wsparciem ekspansji polskiego, polskiego biznesu za granicą. Ja tu muszę poczynić pewne, pewne zastrzeżenie, że my jako Departament Współpracy Rozwojowej możemy wspomagać tylko i wyłącznie te, to, to zaangażowanie. Zewnętrzne gospodarcze polskich firm, które ma jako część swojej misji realizację celów, tych, o których mówiłem na początku, społecznego, gospodarczego rozwoju, wpisujących się ogólnie w agendę zrównoważonego rozwoju. Natomiast nie brakuje również innych instytucji wspierających zaangażowanie inwestycyjne czy, czy handlowe polskich podmiotów. Także to jest dużo, dużo, szersza, dużo szersza, szersza działka. To może być tak, że, że firmy, które, które mają taką, taką, taką ambicję i, i misję albo chcą działać na, na na rynkach w, w, objętych współpracą rozwojową chcą sobie zbudować tam, tam pozytywny, pozytywny odbiór, pozytywny image, mogą się, mogą się zgłosić do nas. My jesteśmy gotowi na, na, na takie, takie potrzeby odpowiedzieć. Te warszawskie targi, targi humanitarne, to, to forum międzynarodowych zamówień publicznych, które, które organizowaliśmy w czerwcu, ma być w naszym zamyśle działaniem cyklicznym, także do, do wszystkie takie, takie podmioty czy osoby indywidualne zainteresowane tego typu działaniami, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, będą dołączone do, 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 do takich naszych, naszych list. Zainteresowanych podmiotów i, i będziemy je zapraszali do udziału w wydarzeniach, które Czyli organizujemy. Kolejne duże wydarzenie, na przykład targi humanitarne, jak rozumiem, zostaną powtórzone w roku przyszłym. Jak najbardziej, taki mamy plan. Czyli Jeśli... Zapraszamy, już w tej chwili zapraszamy. Jak najbardziej. <grym> Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim ja gościem również. był pan Michał Cygan, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w